Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i dzisiaj ci przedstawię nieciekawą sytuację internauty, kierowcy, który świadomie nie odbierał korespondencji z Wydziału Komunikacji, gdzie były skierowania na badania lekarskie i psychologiczne za jazdę po alkoholu. Mija ten okres zakazu. Tu już się tam pan kieruje, za, pan się szykuje za kółeczko, a tu nagle nie może odebrać prawka. Pytanie internauty, bardzo proszę poświęcić mi chwilę. Mam pytanie, jeżeli miałem zakaz na rok i przez ten rok dostawałem awizo na to skierowanie, ale nie odebrałem go, i teraz mija rok zakazu. Idę do wydziału komunikacji, a pani mi mówi, że nie może oddać mi prawa jazdy, że muszę zrobić badania psychologiczne i medycyny pracy. O których już wszystko wiem. Dzięki Panu. Także surprise, surprise, mała niespodzianka. Pani wręczyła mi skierowania, podpisałem, że odebrałem badania psychologiczne, załatwiłem od razu na jutro 12 lutego. Natomiast zadzwoniłem do Medycyny Pracy, a tam na kwiecień, czyli luty kwiecień za dwa miesiące. Także druga niespodzianka, prawda? I teraz się zastanawiam, czy nie będę miał problemów, że nie zrobiłem tych badań w okresie zakazu. No, ale nie odebrałem tego listu, i pani powiedziała, że jeśli przyniosą orzeczenia, to odda mi prawo jazdy. A druga sprawa taka, że w świetle prawa formalnie skończył mi się zakaz. I co z tego, że ci się skończył, jak nie masz zrobionych badań, prawda? Na które zostałeś skierowany. Czy mogę jeździć? Czy policja będzie wiedzieć, że nie mam tych badań? Dziękuję. No, sprawa jest taka generalna bardziej nieodbijania różnych różnych urzędowych pism, od sądów, od Wydziału Komunikacji, od tam nie wiadomo kogo I dla mnie takie tłumaczenie, że się nie odebrało urzędowego listu a przez to powiedzmy nie zrobiło się badań w terminie jest no powiedzmy dziecinne takie, taka metoda strusia chowania głowy w piasek, a jak ten struś schowa tą głowę w piasek, to go ktoś w tyłek kopnie, prawda? Bo, bo nie widzi nawet kto i musisz wiedzieć, że przepisy polskiego prawa są tak skonstruowane, że jak nie odebrałeś tej przesyłki w terminie, szczególnie przesyłki poleconej, lub odmówiłeś jej przyjęcia z urzędu, to spowoduje, że wobec nadawcy tej przesyłki, czyli w tym przypadku Wydziału Komunikacji, ale często są to sądy, komornicy, tam diabeł wie kto, urzędy skarbowe, jesteś traktowany na równi z osobą, która to pismo odebrała. I zaznajomiła się z jego treścią, tak zwane domniemanie doręczenia. Także yy, Wydziałowi Komunikacji wisi koło, nie powiem czego, yy, czy tam to odebrałeś, czy to nie odebrałeś. Nie Wydział Komunikacji stracił prawo jazdy, tylko ty. Nie jestem więc tutaj pewien, czy jak w kwietniu będziesz miał ponad rok od utraty prawka, to czy nie będziesz musiał później zdawać ponownie tego egzaminu w WORD. O ile pamiętam, miałem kilku takich kierowców, którzy zgłosili mi podobny problem, także niczego dobrego tutaj nie wróżę. I nie jest również pewne, że przejdziesz bez problemu te badania lekarskie w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy. Jeżeli je oblejesz, to możesz mieć znowu rok w plecy. Dlaczego rok w plecy? Yy, chodzi o to, że według nowych przepisów WOMPy zaczęły żądać udokumentowania 12-miesięcznego okresu abstynencji alkoholowej, a tutaj prawko zostało zabrane za co? No nie za picie Coca-Coli. Czy będzie wiedzieć o tym policja? No oczywiście, że będzie wiedzieć. Yy, w tej chwili z poziomu każdego radiowozu jest dostęp komputerowy, jakiś tam online. Do tak zwanego centralnego rejestru kierowców, i sprawa jest do ustalenia przez średnio rozgarniętego policjanta w ciągu minuty. A za jazdę bez uprawnień, o ile wiem, kary mają się jeszcze zwiększyć. A jeżeli masz jeszcze to jakiś wyrok sądowy czy coś, to już nawet nie chcę mówić, że znowu możesz zostać przestępcą. Lada moment kary pójdą, że tak powiem, do góry. Przede wszystkim będziesz karany finansowo, do bólu. No, dlaczego finansowo? No, sprawa prosta. No, nasz budżet państwa jest nienasycony. Tam, tam, ile do tego wora nie wrzucą, zawsze będzie brakowało. Także jedyne, co ci mogę poradzić, jeżeli jesteś w jakiejś identycznej lub podobnej sytuacji, to jak najszybsze wykonywanie badań ze skierowania od starosty. Czyli odbierasz tą korespondencję, zgłaszasz się tam, gdzie, tam, gdzie trzeba, odbierasz skierowania na badania. Jaka jest z tego korzyść? Przede wszystkim daje ci to czas na wyprostowanie pewnych spraw, jeżeli coś się powiedzmy popierdoli. No, głównie chodzi o przypadki orzeczeń negatywnych, zarówno lekarskich, jak i psychologicznych. No i sprawne odzyskanie prawka bez konieczności powtórnego zdawania egzaminów państwowych. Jeżeli powiedzmy dostałeś negat lekarski, dostałeś negat psychologiczny, masz czas na jakieś odwołania. Jeżeli dostałeś negat lekarski i chcą jakiegoś powiedzmy, okresu udokumentowanej abstynencji, no to masz czas pójść do lekarza, do jakiegoś terapeuty i zacząć to leczenie tej, tej swojej tam choroby alkoholowej, którą masz lub nie masz, prawda? Natomiast jeżeli to robisz no, na styk 12 miesięcy, no to jeżeli dostaniesz teraz negat, no to znowu masz rok w plecy czy tam dłużej i często gęsto nawet prawa jazdy nie odzyska. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli to wideo Ci się spodobało, daj lajka, like, daj kciuka. Oczywiście możesz się tutaj, możesz dokonać subskrypcji mojego kanału YouTube. Linki są gdzieś moi, po mojej prawej, po Twojej lewej stronie. Także bye bye. No i naprawdę nie życzę Ci takiej sytuacji, żebyś musiał nie odbierać korespondencji z Wydziału Komunikacji.